Czy słońce może być kluczem do rozwiązania największej zagadki ewolucji? Do dzisiaj ewolucja posiada tyle samo zwolenników, co przeciwników. I oczywiście największym argumentem przeciw ewolucji jest całkowita losowość zdarzeń ewolucyjnych, które, jak były liczone przez naukowców, są tak nieprawdopodobne, że ciężko jest uwierzyć w to, że takie różnego rodzaju mutacje i fuzje chromosomów mogły naprawdę wystąpić. Najlepszym przykładem tego jest powstanie człowieka podczas całkowicie losowej fuzji dwóch chromosomów, które obecnie znajdujemy m.in. u szympansów. Dlatego, czy jest to całkowity zbieg okoliczności, czy może być tak, że to słońce maczało w tym palce, czy regularne rozbłyski słoneczne i wyrzuty rozpędzonych cząsteczek mogły manipulować ewolucją gatunków na Ziemi? W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o dosyć ciekawych dowodach i argumentach za tym, że wcale to wszystko nie musi być losowe, oraz o rzeczach związanych z tym, że słońce mogło bezpośrednio ingerować w ewolucję życia na Ziemi. Mam na imię Aleksander, jestem badaczem i autorem Deja Vu, czy wszystko już było, mojej książki o zaginionych cywilizacjach i cyklicznym czasie. Dzisiaj wspomnimy sobie o słońcu oraz o cyklicznych rozbłyskach słonecznych, cyklicznych wyrzutach, ponieważ zauważmy, że te wyrzuty, które często mają w sobie plazmę i inne rozpędzone cząsteczki, mogą powodować mutacje naszego kodu genetycznego. Przez co nasuwa się pytanie, czy niektóre z mutacji, które, zauważmy, są naprawdę nieprawdopodobne i prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niezwykle małe, 1 do milionów, miliardów i innych tam, może wcale nie być zwykłym losowym zbiegiem okoliczności, lecz właśnie, że te mutacje, które wywołały największe postępy, jeżeli chodzi o rozwój gatunków, czyli na przykład powstanie pierwszego człowieka, czy nagle powstanie innych stworzeń, może być właśnie skutkiem rozbłysków słonecznych. Jak się okazuje, jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ jak mówiłem, tego typu rozbłyski i wyrzuty z jądra, wyrzuty ze słońca tych rozpędzonych cząsteczek mogą naprawdę zmieniać kod genetyczny. A jak wiemy, no niektóre z tych fuzji, czy z tych mutacji są naprawdę niebywałe, aby wystąpiły całkowicie losowo, ponieważ na przykład wcześniej wspomniana fuzja dwóch chromosomów, które doprowadziły do powstania współcześnie rozwiniętego człowieka, była całkowicie losowa i ta fuzja naprawdę była nieprawdopodobna i ta fuzja doprowadziła do złączenia dwóch chromosomów, co jest bardzo rzadkie i co powinno skutkować całkowitym wyginięciem tego osobnika, lecz poskutkowało to tym, że nagle jakiś hominid, jakiś małpolud dosłownie, dostał zaawansowanych tutaj różnego rodzaju rzeczy związanych z mózgiem, z myśleniem. Dostał tutaj możliwości odczuwania wyższych emocji, takich jak miłość i współczucie i jeszcze kilku funkcji, które odróżniają współczesnego człowieka od właśnie innych zwierząt małp. Dlatego jak widzimy, nieprawdopodobna fuzja doprowadziła nie do wcale wyginięcia tego osobnika, u którego nastąpiła ta fuzja, lecz do powstania najbardziej, powiedzmy, inteligentnego, najbardziej raczej świadomego gatunku na Ziemi, który całkowicie zmienił bieg historii, jako jedyny stworzył cywilizację na naszej planecie. Dlatego jak widzimy, ten niebywały incydent, był bardzo, ale to bardzo niebywały. Dlatego możliwe, że wcale to nie są zwykłe zbiegi okoliczności, lecz jest możliwe, że działa to na zasadzie synchroniczności. I oczywiście nikt z naukowego establishmentu nie powie, że synchroniczność jest czymś normalnym, prawdziwym i tym podobne. Jednak wiele osób, które znam, wiele osób tutaj na kanale, ja, a nawet wielu tutaj wybitnych badaczy i naukowców doświadczyło synchroniczności, czyli doświadczyło tego, że jakieś całkowicie losowe wydarzenia mogą doprowadzać do całkowitych zmian, na przykład do tutaj powstania zaawansowanego człowieka ze zwykłego małpoluda. Dlatego jak widzimy, to słońce, te jego cykle mogą być tak naprawdę
Niektórzy powiedzą, że jest to inteligentny projekt, inni zinterpretują to, że to Słońce losowo wyrzuca te cząsteczki i losowo zachodzą mutacje. Jednak według mnie to wszystko może mieć związek ze starożytną filozofią idealizmu, z Platonem oraz ze synchronicznościami. Albowiem jak widzimy, te wszelkiego rodzaju mutacje doprowadziły do powstania człowieka. Dlatego, jak twierdziło wiele starożytnych filozofii, na przykład hermetyzm, na przykład Platon i wielu innych, to tak naprawdę wszystko może wywodzić się ze świata idei. I na przykład w tym świecie idei, z którego wywodzą się wszelkiego rodzaju materialne obiekty, które są wyłącznie takim hologramem, które są wyłącznie odbiciem takich informacji zawartych w świecie idei, właśnie w taki sposób mógł również powstać człowiek. I zauważmy, że nawet współczesna fizyka dochodzi do wniosku, że gdy pomniejszymy wszystko, gdy dojdziemy do źródła w całej materii, to będziemy mieli wyłącznie informacje. Dlatego nawet fizyka dochodzi do tego, o czym mówił Platon i wielu innych filozofów, czyli o tym, że wszystko wywodzi się z tych informacji. I właśnie na zasadzie synchroniczności z tych informacji się manifestuje. Czyli na przykład w świecie idei jest informacja o rozwiniętym człowieku, że ma on powstać. No to jak natura tutaj, wiecie, działa tak, żeby jak najmniej się napracować i jak najlepsze efekty uzyskać, co widzimy na przykład po ustawieniu roślin według słońca i tym podobnych zjawiskach, to natura powiedziała, będzie wyrzut z jądra naszej ze słońca, taki rozbłysk słoneczny, i ten rozbłysk doprowadzi do mutacji, do fuzji chromosomów, która doprowadzi do powstania człowieka. Jak widzimy, jest to nie tylko zgodne z tutaj duchowymi tradycjami, z filozofami, lecz również z najnowszymi odkryciami fizycznymi, czyli z fizyką informacji, że tak naprawdę może być wyłącznie zakodowana gdzieś informacja, że ma powstać człowiek, i powstanie on właśnie na skutek na przykład losowych fuzji. Na przykład powstanie on na skutek rozbłysku słonecznego czy innego wyrzutu cząsteczek, które doprowadzą do tej fuzji. Dlatego jak widzimy, można w bardzo łatwy sposób powiązać tradycje całego świata, te starożytne i te późniejsze, współczesne tradycje duchowe i doświadczenia wielu ludzi oraz współczesną rygorystyczną naukę, aby wytłumaczyć te nieprawdopodobne rzeczy w bardzo logiczny i w bardzo przystępny sposób. Jeżeli interesują Cię podobne tematy, nie zapomnij wpaść na mój kanał, nie zapomnij sprawdzić moje książki Deja Vu, czy wszystko już było o cyklicznym czasie i zaginionych cywilizacjach, oraz nie zapomnij wpaść na inne moje social media. Dlatego na dzisiaj byłoby to tyle i widzimy się w następnym odcinku.